ale popatrzcie na rolę dziennikarzy właśnie na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter. Popatrzcie, w nocy dziennikarze komentują między sobą, się delikatnie mówiąc nawalają, albo puszczają informacje, które są prawdziwe lub nieprawdziwe. Znany twitterowiec pan Gmyz ostatnio dał cytat Gierty do Wora, Wór do Jeziora i się zaczęło. Inni, jak pamiętamy, pana Lisa i innych, którzy dla Bronisława Winsteina przypomnieli mu, że spełnia rolę pożyczy tego, że to jak w roku 68. I chcę zwrócić uwagę właśnie, czy także dostrzegacie, dziennikarstwo przestało istnieć rzeczywiście w papierze, a także już nawet w internecie, a zostały przejęte kompletnie przez takie psztyczki i wymianę zdań czy półzdań. I to zaczęło się najbardziej obecnie. Tyle, że Twitter, no ja też mam konto na Twitterze, Twitter to nie jest do końca dziennikarstwo, tam jest sto parę znaków, które trzeba użyć. No tak, no bo każdy dziennikarz, każdy polityk ma po prostu swoje konto na Twitterze i on się, no tak jak mówiłem, Donald Trump na tym jakby też wygrał wybory. Natomiast to jest no, też głębsza kwestia właśnie tego, o czym tutaj mówimy o tym celebrytyzmie, prawda? Znaczy, dzisiaj na okładce gazety sprzeda się dużo łatwiej właśnie ładna kobieta, jakaś albo jakiś skandal, niż materiał śledczy. Niedawno znów, jako krytyk filmowy będę nawiązywał do tych filmów, był taki film Spotlight, mówiący o skandalu pedofilskim w kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych w Bostonie. Ale to był też film o dziennikarstwie, o tym jak Boston Globe, no bardzo szanowana gazeta, została zastąpiona też przez media społecznościowe. W tym Boston Globe dziennikarze przez rok albo dwa lata pracowali nad jednym tekstem, tym pierwszym tekstem, który ujawnił ten skandal pedofilski. Naprawdę dzisiaj prawie żadnej redakcji nie stać na to, żeby płacić dziennikarzom, którzy nic nie piszą, którzy pracują tylko nad tekstem śledczym przez rok i nie przynoszą żadnych materiałów do gazety. Nikt nie stać na to redakcji, żeby im płacić pensję co miesiąc i oni nie przynoszą nic, bo ten materiał śledczy najprawdopodobniej się gorzej sprzeda na okładce niż jakieś zdjęcie celebryty. No. Zgadzam się z przedmówcą, proszę Państwa, to dziennikarstwo śledcze nie istnieje w takich miastach jak Olsztyn, w takich regionach, może w skali kraju gdzieś tam w jakimś momencie tak. U nas nie istnieje z prostej przyczyny, nie stać właśnie redakcji, nie ma takiej redakcji, która by w to dziennikarstwo śledcze jakoś zainwestowało. Trochę Radio Olsztyn próbuje w śliskiej sprawie, ale to też nie do końca się udaje. Debata i tu obecny redaktor Socha. Owszem, ale to jest chałupnictwo, bo przecież dziennikarz śledczy powinien pracować nie w pojedynkę, a przynajmniej powinno być dwóch, bo przecież redakcja, to o czym mówi Łukasz, powinna mieć możliwości finansowania tej działalności, ale jednocześnie powinna sprawdzać swoimi mechanizmami to wszystko, nad czym dziennikarz śledczy pracuje. A tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia. Mamy jednego człowieka, który od czasu do czasu coś napisze, popełnia dużo błędów, czy może popełnić dużo błędów, tylko dlatego, że jest sam. Że nie ma zaplecza dziennikarskiego, bo trudno, nic nie ujmując Bogdanowi Bachmurze i tego, co robi debata, uważam, że to wspaniała sprawa, ale to nie jest zawodowa redakcja, która jest w stanie utrzymać takiego dziennikarza, a w ogóle w tej redakcji pracują ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnego wynagrodzenia i pieniądze nie wchodzą tu w grę, w tej pracy dziennikarskiej, w debacie, jak dobrze rozumiem, tak? Dobrze rozumiem? Kiwnijcie głową chociaż, czy nie? No pewnie. Także tutaj możemy mówić wtedy o pełnym dziennikarstwie, kiedy mamy pełne zaplecze. Zaplecze finansowe i zaplecze dziennikarskie, osobowe. W Olsztynie tak naprawdę mamy chyba tylko dwie albo trzy redakcje, które mogą mówić o tym, że są profesjonalnymi redakcjami, czyli Polskie Radio, Telewizja Oddział w Olsztynie i może fragment Gazety Olsztyńskiej. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy któryś z tych trzech mediów rzeczywiście spełnia te wszystkie nasze oczekiwania w zakresie informacji, jak polityka wchodzi i wpływa na te media, jak to wszystko wygląda. My tu z panią Bożeną spędziliśmy ładnych parę lat w tych radach programowych i doskonale widzieliśmy, jak ta polityka odbija się na programie. Przykład taki pierwszy z brzegu, proszę Państwa, 10 kwietnia, to data szczególna. 10 kwietnia słucham Radia Olsztyn i dziennikarz Radia Olsztyn, nieważne nazwisko, rozmawia z redaktorem i dziennikarz zadaje pytanie. No to była straszna tragedia, ale chyba przede wszystkim dotknęła PiS-u, prawda?
Na co siedzący w studiu dziennikarz mówi, no wie pan, wydaje mi się, że jednak całego społeczeństwa. Tym siedzącym z boku redaktorem, który odpowiedział mniej więcej w ten sposób, niedokładnie go zacytowałem, był Łukasz Adamski, bo to był wywiad z Łukaszem Adamskim. I muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem, bo nie zawsze się z Łukaszem zgadzam, z jego poglądami, z filmami tak średnio, ale chociaż wybieram się do kina i nie ma jakiś film, to szukam referencji. Ale Urku nie dotknęła całego narodu, a Urku dotknęła całego społeczeństwa. Powiem tak. Być może nie zacytowałem dosłownie Łukasza, ale ideę oddałem, bo on zwrócił uwagę dziennikarzowi Radia Publicznego, że niekoniecznie tak jest, jak on chce, czy jak on sugeruje, zadając to pytanie. A ważne jest to pytanie dla mnie, bo to świadczy o tym, jak dziennikarz jest ustawiony, jak ten żagiel, prawda, do tego wiatru, który w tej chwili wieje. I to jest problem też tych ludzi. Posłuchajcie, nie ma pracy dla radiowca w Olsztynie. No jest jedno miejsce pracy tak naprawdę. No bo pozostałe rozgłośnie to są jakieś kadłubkowe szczątki programów gdzieś tam powsadzane, tak jak powiedziałem, sformatowane radio i mają 15 minut, pół godziny, dwie godziny wstawki olsztyńskiej, a jedyne pełne 24-godzinne jest radio publiczne. Jak on straci ten etap, to gdzie on będzie pracował? Ja tu jeszcze dodam do tego, że oczywiście no, dzisiaj kto jest najsłynniejszym dziennikarzem w Polsce? No, najsłynniejszym dziennikarzem w Polsce jest paskowy TVN, TVP Info, tak? Znaczy osoba, która wymyślała paski, te, które tam były publikowane w różnych miejscach. Teraz tego paskowego nie ma, bo troszeczkę się zmieniło, jest taka odwilż trochę w telewizji. Natomiast jeżeli spojrzymy tak szeroko na to, kiedy Zjednoczona Prawica przejęła media publiczne, no bo przecież jest otwarcie mówmy o tym, że politycy zawsze przyjmują media publiczne w Polsce i zawsze z tych mediów robią tubę propagandową, to jest stałe. Znaczy ja też nie byłem dobrym krytykiem filmowym, kiedy Platforma rządziła, znaczy okazałem się dobrym dopiero później, nikt nie korzystał z moich tych, ja się nie pojawiałem w mediach publicznych, bo po prostu tam mnie nie zapraszano. I to jest tak, że jeżeli spojrzymy szeroko na to, co się w Polsce w tej chwili dzieje, no to faktycznie mamy pluralizm w mediach. Jeżeli mamy pisowską telewizję publiczną i opozycyjne media prywatne, to w takim szerokim pojęciu oczywiście mamy w końcu sytuację taką, że i prawica ma swoje media, w których może to mówić. Czy to jest dobra sytuacja, że media są tubą propagandową? Oczywiście, że nie jest. Tyle, że one są tą tubą propagandową, prywatne są tubą propagandową. Bardzo często albo jednej partii, albo to jest z Gazetą Wyborczą, to coś więcej na przykład było, no bo to jednak był projekt, który kreował polityków i on był takim ideologicznym projektem liberalno-lewicowym i różnych polityków popierano na przełomie tych lat. No natomiast no, niestety w taki sposób to wygląda i mówię, zawsze tak było, to jest może trochę w obronie dzisiaj tego, co w mediach też publicznych się dzieje. Ja bym chciał bardzo, żeby w mediach publicznych programy miały osoby o innych poglądach. Taka telewizja była przez dwa lata albo przez rok, kiedy Bronisław Wittstein ją kierował w Warszawie, kiedy lewicowi publicyści tacy jak Sławomir Sierakowski na przykład miał program w telewizji, z Ziemkiewiczem razem prowadził. Tylko czy pytanie jest, czy odbiorca chce takiej telewizji dzisiaj i czy chce mediów innych niż tożsamościowe? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie chce. Ja mam taki przykład mojego kolegi z mediów prawicowych, który dostał propozycję z portalu gazeta.pl, w której to miał publikować artykuły. I proszę mi uwierzyć, że ten mój kolega z prawej i z lewej strony dostawał potworne bęcki za to, że się zdecydował to robić. Bo ludzie z gazeta.pl mówili, że oni nie chcą oszołama prawicowego czytać na swoich łamach, że nie chodzi o tych haniebnych mediów braci Karnowskich, Sakiewicza i tych innych. A z drugiej strony prawica mówi, o czemu ty idziesz do zdrajców, do Gazety Wyborczej. No i dzisiaj tak jest, mamy po prostu media tożsamościowe i chyba Polacy chcą takich mediów, bo gazety, które próbowały być w środku, wprost przez pewien czas próbowały, już 15 tysięcy egzemplarzy się sprzedaje w tej chwili tej gazety tylko. No nie wiem, nie zgadzam się z tym, że Polacy chcą takich mediów. Nie zgadzam się również z tym, że media publiczne muszą być własnością jakiejś partii, jednej, drugiej czy trzeciej. I tak się zastanawiam, czy mamy na świecie przykład i czy myślę dobrze w ogóle te rewolucje w mediach elektronicznych, na których trochę się znam, przeprowadzili. Zwrócę uwagę Państwu na kilka, bo to już widać, zjawisk, które były. Nie ma stacji lokalnych radiowych w ogóle. Nie dlatego, że one były
złe, słabe. Jakie były, takie były, ale były lokalne. Mogły być w każdym mieście, tak jak w Stanach Zjednoczonych, w których jest 14 tysięcy stacji radiowych, czy 13 z groszami. My mamy 200 ileś, czego te 200 ileś stacji radiowych w Polsce należy do chyba 6 właścicieli. Nie ma stacji lokalnych, czyli tak naprawdę nie ma radia, które mówi o problemach tutaj naszych dzielnic, tu Olsztyna i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. To samo dotyczy telewizji, więc trochę przespaliśmy z tą ustawą o radiofonii i telewizji z wolnością mediów. Trochę sobie z tym nie poradziliśmy, nas ograno nas na rynku prasowym. Zwróćcie uwagę na właścicielskie stosunki w prasie regionalnej, ograno nas w małych radiach, a tymczasem są przykłady na świecie, gdzie to można fajnie zrobić. Ja miałem tę przyjemność, że w 2002 roku ambasador Stanów Zjednoczonych zaprosił mnie do udziału w takim programie amerykańskim Departamentu Stanu i mogłem zapoznawać się z moją dziedziną, w której byłem specjalistą w Stanach Zjednoczonych, jak oni to zorganizowali. Więc zwiedziłem 110 rozgłośni radiowych w Stanach Zjednoczonych, a miałem przyjemność poznania całego tego rynku amerykańskiego w swojej strukturze. Zacznijmy od tego, że inaczej wyglądają stosunki polityczne w mediach publicznych w Stanach, które są. Zadania mediów publicznych, mówię tu o radiu przede wszystkim, wykonują określone stacje radiowe. Ale żeby te stacje radiowe mogły dorwać się do pieniędzy budżetowych amerykańskich, podatnika amerykańskiego i wykonać zadania mediów publicznych, to po pierwsze, nie mogą emitować reklam. Po drugie, muszą to wyraźnie zaznaczyć. Mają tylko dwa razy do roku możliwość zbierania pieniędzy od ludzi i to wyłącznie przez wolontariuszy na zasadzie wpłać na stację taką i taką, a ta stacja będzie nadawała ulubiony dla Ciebie program radiowy. I muszą wygrać konkurs. Ten konkurs o pieniądze publiczne organizują dwie firmy w Waszyngtonie, wyznaczone drogą przetargu przez FCC, to tamtejsza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Amerykańska liczy 5 członków i jest oczywiście ciałem politycznym, czyli wybieranym z klucza politycznego. Ale jest jeden drobiazg, który decyduje o tym, że bieżący politycy, ci, którzy aktualnie rządzą, nie mają wpływu na program tych mediów. Proszę Państwa, tym jedynym elementem są pieniądze. Otóż pieniądze na zadania publiczne w radiach publicznych w Stanach Zjednoczonych wyznaczane są z wyprzedzeniem czteroletnim. Czyli Kongres Stanów Zjednoczonych w roku 2018 podejmie decyzję, jak wielkie pieniądze będą przeznaczone na zadania tożsame z zadaniami mediów publicznych w Polsce w roku 2022. Nikt nie wie, czy to będzie Trump, czy jakiś inny prezydent w roku 2022. Wynajęcie dwóch profesjonalnych firm, które za jakiś procent tego budżetu będą zarządzały, czyli ogłaszały konkursy, rozstrzygały te konkursy, dystrybuowały pieniądze i przejmą kontrolę nad tymi rozgłośniami, nad wykonaniem tych pieniędzy, bo kontrola jest równie ważna jak dystrybucja tych pieniędzy. To są profesjonalne dwie firmy, które są oceniane cały czas. Już Janku kończy. I jeszcze jedno. Byłem w tych 110 stacjach radiowych. Najciekawszą była stacja w San Francisco. Publiczna stacja w tym mieście. Duża stacja, w której pracuje 8 ludzi na jedno. Większa niż Radio Olsztyn, na przykład, w którym pracuje dzisiaj 60 paru chyba, czy 70 ludzi na jedno. Tam był redaktor naczelny i 6 programistów, czyli ludzi, którzy zamawiali programy u poszczególnych producentów. I to było całe radio publiczne. Tak to wyglądało. Naprawdę najpopularniejsza stacja publiczna w San Francisco. Ceniona przez to, że nie ma reklamy.